Witam, z tej strony Nightshade, a to jest Broken Bones, Zerwane Więzi, rozdział 16. Zaćmienie, część pierwsza. Zostało coraz mniej czasu, aby dostać się na miejsce spotkania. Trójka przyjaciół biegła przez las tak szybko, jak tylko potrafiła. Całkowita ciemność rozświetlana była tylko przez magię. Zbliżali się coraz bardziej do stolicy, jednocześnie uważając, aby nie natrafić na wrogów. Na ich szczęście obeszło się bez niemiłych spotkań i po godzinie stali już przed murem. Locke krzyknął do strażników, żeby pomogli im w dostaniu się na drugą stronę. Gdy byli już na bezpiecznym terenie, udali się czym prędzej na główny plac. Czekała tam już na nich gilda. Obawialiśmy się, że nie dotrzecie na czas. Gdzie reszta? Nie żyją, ze smutkiem oznajmił Locke. Wszyscy zginęli, nie mogliśmy nic dla nich zrobić. Moje kondolencje. Cieszę się, że wy przeżyliście. Gryfy muszą być zawsze gotowe na straty. Gdzie jest ten smok? Spytała Twilight. Smok? Jaki smok? Nim gryfica zdążyła dokończyć zdanie, na niebie pojawiła się sylwetka masywnego stworzenia. Strażnicy napięli łuki i wycelowali w górę. Stać! Nie strzelać! To przyjaciel! Zareagował natychmiast jednorożec. Spocznij! Smok z impetem wylądował na środku placu, podniósł głowę, ryknął i rozprostował skrzydła. Osobnik ten był naprawdę wielki, jego czerwone łuski błyszczały się od białych światła latarni, a kolce wystające z długiego ogona i grzbietu były naprawdę ostre i niebezpieczne. Stworzenie stanęło już na czterech łapach i zaczęło przyglądać się zebranym. Jego wzrok stanął na Twaja i Lunie. To wy jesteście tymi przedstawicielami Equestrii? Spytał grobym, donośnym głosem. Owszem, to my, odpowiedziała Luna. Kim jesteś? I z jakiego powodu chcesz z nami pomówić? Przedstawię się więc ponownie. Jestem Kordal, jeden z członków Najwyższej Smoczej Rady. Przybyliśmy do tej krainy z tego, kogo wyczuliśmy. Jego energia zakorzeniła się tutaj, gleba ją wchłonęła, woda jest nią zatruta. Jako strażnicy harmonii i pokoju musieliśmy odpowiedzieć na ten zew. Cykl niedługo dobiegnie końca, wszystko zostanie zniszczone. Starożytne zło powróciło i ponownie zagraża wszystkiemu i z wszystkim istniejącym rasom. Nie możemy dopuścić do tego, że ponownie zostaną one unicestwione. Ponownie? Chcesz powiedzieć, że to już kiedyś się wydarzyło? Z niedowierzaniem spytała Twilight. Owszem, jak już powiedziałem, historia ma się wkrótce powtórzyć. Gryfy, zebry i kuce mogą przestać istnieć. Tak jak tysiące lat temu wyginęły Kiatywy, Changelingi i Ekterioni. Musimy powstrzymać to teraz. Poprzednie nie udało się i przez nasze błędy wszyscy są zagrożeni i teraz. Zawiedliśmy i nie chcemy tego powtórzyć. Nasz największy przywódca, Avalos Telos, zawarł niegdyś święty pakt i obiecał, że smoki będą bronić wszystkie żywe gatunki, aż do kresu ich istnienia. Sam poświęcił się, aby pokonać zło i sprowadzić spokój. Gdy dowiedział się, że to, co uwięził, wydostało się, bez zastanowienia zgodził się na zawarcie magicznego przymierza na górze Helon. To już chyba pamiętasz, prawda, Luno? Tak, 1000 lat przed naszym wygnaniem, 100 lat po pokonaniu Discorda. Miałem wtedy aż 150 lat. Nikt tego nie wiedział, ale dni mojej Celesty dobiegały już końca. Umierałyśmy i nikt nie mógł nam pomóc. Tylko dzięki starożytnej smoczej magii ciągle trwałyśmy na straży pokoju w tej krainie. Żaden normalny kuc nie jest w stanie dożyć nawet 200 lat, a Celestia w dniu pokonania Dumnansera miała prawie 180 lat. To właśnie smoki i Helon utrzymują nas przy życiu. Dopóki tamta magia nie wygaśnie, to możemy w teorii przeżyć nawet kilka tysięcy lat. To dlaczego Elric, Wyroczni i Avalos Telos umarli? Wojny już nie było, pakt trwał, więc na pewno nie zginęli w walce. Nasz przywódca, tak samo jak pozostała dwójka, został podczas tej wojny skażony. Powoli zmieniał się, stawał się coraz bardziej brutalny. W chwili trzeźwości umysł doszedł do wniosku, że najlepszym wyjściem dla niego będzie popełnienie samobójstwa. Nie chciał stać się zagrożeniem. Wiedział, że pakt będzie trwał nawet wtedy, kiedy zginą wszyscy ci, którzy go zawierali. Dopóki w kimkolwiek krąży tak sama krew, magia nadal będzie trwała.
Nasze archiwa też wspominają o dziwnej chorobie króla, wtrąciła Gilda. Więc to, co działo się z Luną i to, co dzieje się w tej chwili z Celestią, to ta sama choroba, która zabiła dawnych przywódców? Na to wygląda. Wasza księżniczka okazała się o wiele bardziej odporna niż przedstawiciele naszego ratunku. Przyczyny tego należy zapewne szukać w więzi z katalizatorem. Z czym? Ze zdziwieniem spytała Twilight. Wy nazywacie go klejnotem harmonii. Powstrzymywał on przez długi czas chorobę. Aby ochronić ten świat przed energią Dumnosera, należy ponownie odnowić sojusz na górze Helon. Mamy naprawdę mało czasu, ja też. Więc muszę wracać do moich braci. Chwila, nie wiesz, kto może być tym przywódcą? Nie wiesz chociaż, gdzie znajdziemy smoczą łzę? Niestety nie. Najprawdopodobniej odpowiedzi znajdziecie na smoczych pustkowiach. Ja nie mam teraz czasu na poszukiwania. Nasz lud pomaga już w całej krainie. Muszę stanąć na ich czele. Mam dla was jednak jedną dobrą wiadomość. Co to takiego? Podczas naszej wyprawy tutaj, na pustyni, znaleźliśmy uciekającą przed pomietami parę kucy. Mam wrażenie, że dobrze się znacie. Smok podniósł skrzydło i zrobił przejście dla gości. Twi, dobrze cię widzieć, całą i zdrową, powiedział. Shinigarmor, bracie, ty żyjesz? Twilight z wielką radością w sercu zrzuciła się na jednorożca, którego nie widziała od czasu ślubu. Myślałam, że jeszcze nigdy nie zobaczę. Zaczęła płakać ze szczęścia, jednocześnie obejmując swego brata. Nie zapominaj o swojej opiekunce. Cadence, obydwu wam udało się uciec? Ale jak? Canterlot jako pierwszy padł ofiarą ataku. Jak znaleźliście się na pustyni? To dosyć długa historia, ale mogę powiedzieć po drodze. Ja was już opuszczam. Skontaktuję się ponownie, gdy uzyskam jakiekolwiek informacje. Trącił Smok. Teraz muszę lecieć. Co teraz? Jak dostaniemy się do kopalni? Canterlot jest najbardziej strzeżonym miejscem w Equestrii. Tak się składa, że już kiedyś tam byłam, powiedziała Cadence. Znam tajne przejście. Kryształowe przejście. To właśnie dzięki temu tunelowi udało się krystalizm uwięzić. Jednocześnie nie musząc korzystać z bezpośredniego pałacowego zejścia. Dobrze więc. Ruszamy. Nie będzie nas za dużo. Ktoś powinien zostać. Ja z Shinigarmorem zostaniemy. Nie zamierzamy po naszej przygodzie narażać się przez jakiś czas. Odprowadzimy was do wejścia i wrócimy z powrotem do stolicy. Nadal nie mogę uwierzyć, że jesteś przy mnie, bracie. Uśmiechnęła się przez łzy Twilight. Nie opuszczę swojej siostry, kiedy naokoło trwa wojna. Ruszajmy. Mamy niewiele czasu. Po drodze opowiemy wam, jak udało nam się uciec. Potrzebujecie kogoś do pomocy? Przerwała Gilda. Mała grupa nie będzie rzucała się w oczy, a poza tym będzie poruszała się wiele sprawniej, stwierdziła Luna. Wystarczy, że pójdzie z nami Log. Kucyki szybko uzupełniły zapasy, wzięły trochę prowiantu na drogę i wyruszyły za Cadence w stronę kryształowego przejścia. Gdzie tak naprawdę znajduje się to wejście? Niedaleko. Tunel prowadzić będzie prosto pod zamek. Tak w ogóle, to po co się tam wybieracie? Odnaleźć to, czego szuka Dumlancer. Podobno za wielkimi wrotami znajduje się laboratorium. Widziałem te drzwi, kiedy byłam uwięziona i prowadzona na kryształowej klatki. To po drodze widziałam masywne metalowe wrota. To tym lepiej dla nas. Kuce i Log ruszyli w stronę najbliższej góry. Przebiegali duży, otwarty teren, a w tym czasie Armor i Cadence opowiadali historię swojej ucieczki. Biegnij, Shini! A co z moją siostrą? Co będzie z Twilight? Poradzić sobie. Jest Rosponiwil, na pewno ucieknie. Nie mogę jej tak zostawić. Też tego nie chcę, ale musimy uciekać. Niebo zakryło się czarnymi chmurami i cały Canterlot spowiła zasłona ciemności. Przed głównym wejściem do pałacu otworzył się dziwny portal, z którego zaczęły wychodzić nieumarłe stwory pod wodzą mrocznego Alicorna. Para młoda biegła jak najdalej od zamku, aby skryć się przed napastnikami. Manewrowanie wąskimi uliczkami przy jednoczesnym unikaniu wrogiego strzału nie było łatwe. Stworzenia wręcz wylewały do miasta i opanowały je w bardzo szybkim tempie. Po ponad 10-minutowym biegu kuce wydostały się z pola bitwy. Shinigarmor próbował jeszcze użyć swojego zaklęcia ochronnego, lecz bez powodzenia.
Jego magia była nieskuteczna. Obydwoje spojrzeli jeszcze ostatni raz na zamek, z okien którego zaczął wydobywać blask. Usłyszeli jeszcze tylko okrzyk Celestii: teraz Twilight! Ona tutaj jest? Muszę jej pomóc! Rzucił się z powrotem w stronę bram miasta, lecz został powstrzymany przez barierę Cadence. Nie możesz nic zrobić, jest przy niej Celestia. O lepszej ochronie nie może nawet marzyć. Chodź dalej, bo jeszcze nas odkryją i zaczną gonić. Gniew rozsadzał jej męża od środka, ale on sam wiedział, że nie jest w tym stanie pomóc swojej siostrze, więc zgodził się na dalszą ucieczkę. Dokąd możemy się udać? Jeżeli Canterlot upadnie, to wkrótce nigdzie nie będzie bezpiecznie. Musimy udać się w kierunku pustyni, tam gdzie mieszkają smoki. Mam tam rodzinę, która wiele lat temu osadziła się na tamtych terenach. Podobno dobrze znają tamtejszych mieszkańców, więc może nam pomogą w obronie kraju. Droga nie będzie łatwa ani przyjemna. Najszybciej będzie udać się kryształowym przejściem i wyjść niedaleko stolicy Gryfów, a potem kierować się dalej na południe. Lepszego wyjścia nie mamy. Ruszyli czym prędzej do tunelu pod zamkiem. Cadence znała doskonale drogę, gdyż kryształowe przejście łączyło Imperium Gryfów z kopalniami, w których była zamknięta jakiś czas temu. Tym razem obeszło się bez nieprzyjemności ze strony changelingów i królowej Chrysalis. Galopując przez kolejne części kopalni, Alicorn zatrzymał się przy jednej z komnat. Armor, co to takiego? Wskazała na wielkie metalowe wrota. Nie mam pojęcia, nigdy nie byłem w tym miejscu. Rozmowę przerwał dźwięk upadającego kamienia. Nie jesteśmy sami. Mówiąc to, zasłonił swoją żonę piersią. Przed oczyma przeleciało im jakieś stworzenie. Było tak szybkie, że ledwo nadążali utrzymywać go w polu widzenia. Stwór w końcu zatrzymał się i krzyknął tak głośno, że kuce musiały zasłonić uszy, aby nie utracić słuchu. Co to jest? Jakiś przerośnięty kot? Chwilę później z głębi jaskini wydobyła się odpowiedź na zew, a potwór stojąc przed nimi rzucił się do ataku. Dzierżył w ręce długą włócznię, którą wykonał pchnięcie prosto w Shining Armora. To jednak zostało zablokowane przez barierę Cadence. Dziękuję, kochanie. Dobrze, że jesteśmy razem. Też się cieszę, ale może wydostajmy się stąd jak najszybciej. Z setką sobie rady nie damy. Na pewno. Wolę nie ryzykować twojego zdrowia. Bariera zdołała jeszcze utrzymać napastnika na tyle długo, że kucy zdołały uciec przed dotarciem reszty stworzeń. Po wyjściu z kryształowego przejścia, Cadence i Armor skierowali się od razu w stronę pustyni. W oddali mogli ujrzeć najwyższy budynek w stolicy Gryfów i potężne mury strzegące miasta. Nie chciałbym, żeby wzięli nas za szpiegów. Jest już późno, więc lepiej rozbijmy tutaj obóz. Jesteśmy już chyba bezpieczni. Te potwory nie wyjdą z tunelu. Dobrze, jestem zmęczona i spragniona. Nastała noc, którą Shining spędził pilnując boiska. Spojrzawszy w niebo po raz pierwszy od wielu lat, ujrzał tak piękne i liczne gwiazdy. W lesie panowała całkowita cisza i jedynym słyszalnym dźwiękiem był szelest liści spowodowany dosyć porywistym wiatrem. Jeszcze przed wschodem słońca kuce ruszyły w dalszą drogę. Do przejścia miały jeszcze wiele kilometrów. Mimo tego, że pustynia majaczyła już na horyzoncie, to czekała ich jeszcze długa trasa przez las. Jak myślisz, twoja rodzina nam pomoże? Tak, od wieków moi przodkowie zamieszkiwali te tereny. Dowiedziałam się tego jeszcze przed wyjazdem moich rodziców z Canterlot. Od pokoleń rodzina Miamore utrzymywała bardzo dobre stosunki ze smokami. Mieszkali na wspólnych terenach, pomagali drugim w potrzebie. Podobno jeden z moich przodków znał nawet samego Avalos Telosa. Tego legendarnego przywódcę smoków? Tak, sama nadal ledwo w to uwierzę, ale to prawda, potwierdzają to opowieści. Jak daleko w głąb tyni znajduje się ich dom? Kilkadziesiąt kilometrów, nie pamiętam dokładnie. Byłam tam tylko raz, jeszcze jako młoda klacz. Mniej więcej w połowie drogi znajduje się oaza, więc tam spędzimy następną noc. Nie mam co zwlekać, pora ruszyć dalej.
wkrótce po godzinie dotarły na pustynię. Palące słońce mocno utrudniało wędrówkę, gdyż piasek nagrzany był do ogromnej temperatury. Cadence wyciągnęła ze swojej torby dwie chusty i zrobiła z nich prowizoryczne nakrycie głowy, aby ona i jej mąż nie dostali udaru słonecznego. Gorące powietrze falowało przed podróżnikami, tworząc złudzenie optyczne. Niebo było całkowicie wolne od chmur, co jeszcze bardziej utrudniało podróżowanie. Na pewno idziemy w dobrym kierunku? Minęło już chyba parę godzin, a nadal nie widać tej łazy. Jeszcze parę kilometrów, mam nadzieję. Po niecałej godzinie obydwoje zauważyli na horyzoncie majeszczące palmy. To złudzenie, czy ja właśnie ujrzałem łazę? Nie wydaje ci się, jesteśmy już bardzo blisko. Wkrótce w końcu dotarły do upragnionego postoju. Po tak długiej wędrówce należała im się nagroda w postaci wody i pożywienia. Nie było to może siano najwyższej jakości, ale trawa wystarczyła im do zapełnienia żołądków. Słońce powoli opadało i ustępowało miejsca w księżycu. Z minuty na minutę na niebosłonie przybywało gwiazd. Tej nocy już obydwoje mogli spokojnie zasnąć, nie czyhało na nich żadne zagrożenie. Nazajutrz wstali dosyć wcześnie, napełnili puste wojemniki wodą i zabrali trochę trawy na dalszą drogę. Przed nimi jeszcze kilkanaście kilometrów wędrówki przez piaszczystą pustynię, podczas której nie mogli pozwolić sobie już na żaden postój. Wyruszyli, dopóki słońce nie paliło jeszcze tak mocno. Wędrówka trwała kilka godzin, podczas których kuce wspominały dawne czasy i zastanawiali się, co będzie z ich domem w Caterlot. Słońce było już w zenicie, kiedy na horyzoncie zauważyli kolejną oazę, tym razem o wiele mniejszą. Tuż obok niej znajdował się budynek i mały kawałek uprawnej ziemi. Kiedy obydwoje podbiegli bliżej, zorientowali się, że coś musiało się tutaj wydarzyć. Pole było zniszczone, drzewa połamane, a dom wyglądał na ruinę. Kochanie, na pewno ktoś tutaj mieszka? Tak, mój ojciec i matka zamieszkiwali ten teren. Coś się mogło stać? Lepiej wejdźmy do środka. Armor próbował lekko otworzyć drewniane drzwi, lecz te się wyłamały i z hukiem spadły na ziemię. Wnętrze mieszkania nie wyglądało lepiej niż z zewnątrz. Powybijane były okna, poprzewracane półki i zniszczone wszystkie meble. Na ziemi leżał dywan, do którego podszedł jednorożec. Cadence, coś znalazłem. Na Celestie, to jest krew. A Licorn przeraził się na samą myśl o tym, co mogło spotkać jej rodziców. Nie dopuszczała do siebie myśli, że mogli zostać zamordowani. Jest jeszcze świeża. Ślad prowadzi do pokoju gościnnego. Chodźmy szybko. Obydwoje skierowali się do sąsiedniego pomieszczenia, z którego zaczął wydobywać się dziwne dźwięki. Shining wraz z małżonką przygotowali swoje zaklęcia na wypadek walki. Otworzyli drzwi i zastali straszliwy widok. Cadence była przerażona. Zaczęła rozpaczliwie płakać. Wszystkie ściany pokryte były krwią, a po środku pokoju leżały dwa martwe kuce. Tuż przy nich siedziały cztery potwory, te same, które spotkali dzień wcześniej w kopalni i zjadały wnętrzności swych ofiar. Ojcze, matko! Krzyknęła Cadence, rozpaczliwie rzucając się w ich stronę. Stwory odwróciły się w ich stronę, podniosły swój oręż i zaszarżowały w stronę klaczy, która sparaliżowała strach i rozpacz. Shining Armor zareagował błyskawicznie, tworząc pole ochronne, które powstrzymało napastników. Kochanie, musimy stąd uciekać. Jednorożec nie otrzymał odpowiedzi. Pusty wzrok jego żony patrzył w przestrzeń, jakby całkowicie straciła przytomność. Cadence, chodź szybko. Nadal próbował do niej przemówić, ta jednak nie reagowała na żadne bodźce. Tato, mamo. Ogier nie mógł dłużej czekać. Chwycił swoją małżonkę i wyniósł się z budynku. Nie mogłaś nic na to poradzić. Musimy uciekać, albo my też zginiemy. Cadence w końcu otrząsła się z szoku i zgodziła się z mężem, pomimo tego ciągłe łzy ściekały jej po policzku. Armor podszedł i całował jej nos. Tylko to mógł zrobić, aby jej ulżyć. Ogłuszające krzyki dobiegały z rozpadającego się domu. Chwilę później kuce usłyszały odpowiedź na zew od strony pustyni. Ich jest o wiele więcej. Biegnijmy, dopóki jeszcze możemy. Obydwoje ruszyli galopem pomimo tego, że nie wiedzieli, dokąd mogliby się udać. Wielkie,
Suche skały coraz częściej blokowały im możliwość ucieczki. Co prawda Cadence umie latać, ale nie zostawić swojego męża na śmierć, nawet wtedy, kiedy on chciałby się poświęcić. Właśnie straciła rodzinę i nie wytrzymałaby psychicznie, tracąc kolejną osobę, na której jej zależy. W pełnym galopie Armor odwrócił głowę, aby zobaczyć, ilu przeciwników ich goni. Nie spodziewał się, że jest ich cała watacha. Prawie setka dzikich, nieumarłych kotów. Co to za piekielne pomioty? Skąd się wzięły w tej krainie? Długo nie wytrzymam tego tempa, Shinny. Opadam z sił. Jeszcze tylko kilka metrów. Kłuce dotarły do ślepego zaułka. Ze wszystkich stron otoczeni byli przez strome, niemal pionowe ściany. Odwrócili się i stanęli plecami do skał. Więc tak to się skończy. Kocham cię, Cadence. Ja ciebie też. Po tych słowach przytuliła i pocałowała męża. Jeżeli mamy umrzeć, to z honorem. Jeszcze starczy mi sił na rzucenie kilku czarów. Obydwoje przygotowali swoje zaklęcia. Cadence wytworzyła barierę, a Shinny Armor swoje magiczne pociski. Fioletowe strzały raz za razem przeszywały powietrze i mijały zwinnych przeciwników. No dalej, niech zginie chociaż garstka. Ogier całkowicie opadł z sił po 3 minutach ciągłego ognia zaporowego, w trakcie którego zabił prawie 20 z ponad setki napastników. Już nie mam sił. Koniec, Cadence. Cieszę się, że skończę u twojego boku. Kiedy obydwoje pogodzili się z swym losem i Clutch wyłączyła swą barierę, stało się coś niespotykanego. Spojrzeli w niebo i ujrzeli wielkiego, czerwonego smoka, przelatującego tuż nad nimi. Stwór zaryczał i zanurkował w stronę kucyków. Przeciwnicy już rzucali się na bezbronną parę, kiedy drogę odgrodziła im ściana ognia. Cadence i Armor przytulili się do siebie, modląc się o przeżycie. Smok wylądował z wielkim impetem tuż przed nimi i ogonem odepchnął nacierające potwory. Nie zginiesz, Miamore, nie pozwolę na to, powiedział do Klaczy. Potężne zionięcie ogniem spaliło prawie wszystkich wrogów. Reszta została zabita potężnym, zakończonym ostrymi kolcami ogonem. Kim jesteś? Przyjacielem twojej rodziny. Mam na imię Korzdal. Jesteście już bez... Uważajcie! Krzyknął swym potężnym i grubym głosem, jednocześnie zasłaniając własnym ciałem kwas, który leciał w ich stronę. Na wzniesieniu, przy którym znajdowała się cała trójka, pojawił się kościany smok, który natychmiast zaatakował. Wskakujcie mi na plecy, w locie będzie łatwiej go pokonać. Obydwa kuce bez chwili zastanowienia wypełniły rozkaz. Smok szybko wystartował i zaszarżował w stronę przeciwnika. Ten spadł ze wzniesienia pod wpływem uderzenia. Korzdal nie próbował dalej z nim walczyć. Chciał, aby Cadence i Armor jak najszybciej byli bezpieczni. Trzymajcie się, teraz będzie naprawdę szybko. Przyspieszył do niezwykłej, nawet jak na smoka, prędkości, aby tylko zgubić pościg. Obejrzał się za siebie i ujrzał, że nieumarły pomiot go dogania. Zaryczał głośno i przemówił w języku smoków. Chwilę później dotrzymał uderzenie w brzuch, którego siła była tak duża, że kuce straciły równowagę i spadły z grzbietu stworzenia. Miamore, trzymaj się, już lecę! Smok ponownie zanurkował, z gracją uniknął kolejnego zionięcia kwasem i złapał lecących pasażerów. Następnie zwiększył pułap i wrócił na wcześniej obrany kurs. Cadence usłyszała w oddali kilka głosów, które mówiły, że już są w drodze. Rozumiesz język smoków? Ze zdziwieniem spytał Korzdal. Nie wiem czemu, ale na to wygląda. Kilka sekund później do eskorty dołączyli kolejne 3 stworzenia. Z taką obstawą z łatwością pokonali nieumarły pomiot. Kiedy jego kości spadły już na ziemię, wszyscy skierowali się do wioski w górach, w której mieszkały smoki. Tam zaopiekowali się przybyszami, którzy wyjaśnili im całą powstałą sytuację w Equestrii. Korzdal zobowiązał się pomóc w obronie, jako jeden z obrońców rodziny Miamore. Tak właśnie znaleźli się na terytorium gryfów. Smok przetransportował nas tutaj. Sam pomógł w bitwie nad Kauzdale. Twoja rodzina jest aż tak ważna dla smoków? Tak, jeszcze przed panowaniem Celestii moi przodkowie pomagali im. Może to był jakiś starożytny pakt? Niewykluczone też, że to mogła być po prostu zwykła więź.
Oni nas ochraniali, a my zapewnialiśmy im żywność. Nigdzie, w żadnych zapiskach i dziennikach smoków nie ma nawet wzmianki o rodzinie Miyamore. Ciekawe czemu, skoro byliście tak bardzo ważni dla nich. A kto by do pełnych wojen i niewyobrażalnych zdarzeń historii majestatycznych smoków dopisywał historię jakiejś nudnej rodziny kucykowych farmerów? To nie miałoby sensu. Może i masz rację. Wyprawa dotarła już do kryształowego przyjścia. Ten dostaniecie się prosto do tych dziwnych, pancernych wrót. Uważajcie tylko, możecie napotkać te dziwne koty. Kiativi? Poprawiła ją Twilight. Co? Kiativi. To starożytna, dawno wymarła rasa kotowatych stworów. To, co was zaatakowało wtedy, to najprawdopodobniej poplecznicy Doomlancera. Jeśli tak sądzisz, z lekkim niedowierzaniem stwierdziła Cadence, my teraz z twoim bratem wracamy do stolicy Gryfów, Miyamore, rozpoczęła Luna. Chciałem powiedzieć, Cadence, czy mogłabyś poszukać jakichś informacji o smoczej łzie i potomku Avaleo Stelosa? My nie miałyśmy wystarczająco dużo czasu, wam może coś się uda odszukać. Dobrze, uważajcie na siebie. Locke, Luna i Twilight weszli do kopalni. Jednorożce rzuciły zaklęcie światła, aby przegonić ciemności. Pierwsze, co rzuciło im się w oczy, to sam wygląd jaskini. Wielkie, zielone kryształy wyrastały z ziemi, odbijały wszelkie światło. A więc nie wykorzystali wszystkiego, to dobra wiadomość, pomyślał Felkrat. Co to za miejsce do cholery? Spytał Locke, przyglądając się swojemu odbiciu w jednym z kryształów. Nie mam pojęcia. Pierwszy raz dowiedziałam się o nim z opowieści Twilight, oznajmiła Luna. Nie wiem czemu w archiwach ekwestrańskich nie ma nawet wzmianki o tych korytarzach. Coś tak masywnego musiało do czegoś służyć. I służyło. Co to za kable? Wskazała Twilight. Ciągną się przez całą jaskinię. Towarzysze przyspieszyli swoje tempo, chłodu i zaczęli szukać przejścia na niższy poziom. Po ponad półgodzinnej podróży dotarli do schodów prowadzących w dół, gdzie znajdowały się metalowe wrota. To tutaj. One nie powinny być otwarte. To może oznaczać, że Doomlancer już tutaj był. Nadal możemy dowiedzieć się, co się tutaj znajduje. Locke, mogę przejąć nad tobą kontrolę? Sądząc po technologii, to jedno z ekteriońskich laboratorium. Moja wiedza może okazać się niezbędna, aby dostać się do baz danych. Gryf zgodził się i już po chwili to Felkrat poruszał jego ciałem. Czemu to zrobiłeś? Tą technologię będę w stanie rozszyfrować tylko ja, a do tego potrzebuję sprawnego ciała i kontroli nad kończynami. Nadal trudno mi się przyzwyczaić do tych łabi skrzydeł. Wszyscy weszli do środka i zachowali pełną czujność. Nie wiedzieli, czy aby za rogiem nie będzie czaić się Doomlancer albo jeden z jego żołnierzy. Panowała absolutna cisza. Żaden z dziwnych przyrządów i komputerów nie działał. Co tutaj się działo? Spytała Luna, podchodząc jednocześnie do kilku pękniętych komór. Komory testowe, bez emocji odpowiedział Felkrat, jakby celowo unikał tego tematu. Nic szczególnego, chodźmy dalej. Cały kompleks sprawił upiorne wrażenie. Większość technologii wydawała się nienaruszona i sprawna. Brakowało tylko zasilania. To tylko potęgowało wrażenie, że zostało ono opuszczone w wielkim pośpiechu. Dekteriańska technologia? Spytała Twilight, podchodząc do konsoli sterującej podnoszonymi pancernymi zasłonami. Tak, jeżeli się nie mylę, to nadal sprawna. Podszedł do jednego z paneli, przejechał po nim łapą, co sprawiło, że nad nim pojawił się hologram, coś na kształt ekranu. Wszystko zapisane było w nieznanym nikomu, klucz Felkrata, języku. Co oznaczają te litery? Pytanie zostało przez niego zignorowane, a on sam nadal przesuwał poszczególne hologramy, jakby szukał jakiejś szczególnej informacji. Baza danych jest w tym miejscu uszkodzona, może jednak uda mi się coś wyciągnąć z tego panelu. Ponownie przyjechał po nim łapą i uruchomił program. Za stojącymi obok kucami pojawił się hologram przedstawiający przedstawiciele rasy Eterionów. Autoryzacja zakończona, poziom dostępu najwyższy. Ostrzeżenie, baza danych uszkodzona bądź usunięta w 98%. A więc pozbywali się dowodów. Kto ostatnio korzystał z tego panelu?
pracownik Xaen wykryto też jeden nieautoryzowany dostęp. Zidentyfikuj obiekt 6. Feldkrat wyłączył hologram i w milczeniu przeszedł do kolejnego pomieszczenia. Wyglądał, jakby doskonale wiedział, co się tutaj dzieje. Kim jest obiekt 6? Spytała Luna. Niczym szczególnym, dawno zapomnianym mieszkańcem tego laboratorium. Doomlancer już zapewne znalazł to, na czym mu zależy. A na czym tobie zależy tak naprawdę? Wtrącił się Log. Nastała cisza. Rozmówca unikał odpowiedzi. Feldkrat, o czym ty nam nie mówisz? Z rosnącą złością zaczęła pytać Luna. Nie mogę wam powiedzieć, bo nie chcę rozdrapywać czterech ran. Nie ma to wpływu na naszą misję. Zdradzę wam jedynie tyle, że kiedyś tutaj pracowałem. Nic więcej wam nie powiem, więc nie ma sensu naciskać. Ruszajmy dalej. Po chwili marszu doszli do pomieszczenia wypełnionego kontenerami. Twilight na jednym z nich dostrzegła ślady zasyntej krwi. Co się tutaj stało? Nieszczęśliwy wypadek. Kilku naszych naukowców zostało rannych w wyniku zawalenia się rusztowania. Nikt tego pomieszczenia nie czyścił, bo nie było takiej potrzeby. Ani Sparkle, ani Luna, ani Timmerly Locke nie wierzyli w tą histeryjkę. Feldkrat coś ukrywał i to było jasne dla każdego z osobna. Nie ma sensu się tutaj zatrzymywać. W następnej sali znajdziemy to, czego szukamy. Wszyscy przeszli piętro wyżej i znaleźli się w pomieszczeniu wypełnionym kablami, rurami i dziwnymi urządzeniami. Uwagę Locke'a od razu przykuł dziwny szkielet leżący w rogu pomieszczenia. Co to za szkielet? Jak zwykle odpowiedzi nie uzyskali. Feldkrat uparcie milczał, podszedł do konsoli sterującej i ją uruchomił. Przed nimi wisiały trzy ekrany. Na każdym z nich wyświetlały się dziwne znaki i wykresy. Ekterion włączył jeden z programów i odwrócił się za siebie w stronę dużego ekranu, który właśnie pojawił się za nim. To, co włączył Feldkrat, okazało się być nagraniem z kamer ochrony tutejszego kompleksu. Film był mocno zamazany, ale dało się na nim ujrzeć srebrzystego jednorożca, który wyraźnie się bał. Użycie paralizatora, bo po dobroci się nie podda. Potem wykasujemy jej te wspomnienia. Co się działo w tym kompleksie? Feldkrat całkowicie zamknął się w sobie i przyglądał się temu, co pokazywał ekran. Teraz twoja kolej, przyjacielu. Na krańce ekranu pojawił się ostry ogon, który przeszył na wylot jednego ze strażników. Co to za stwór? Nadal nie otrzymali odpowiedzi, a ich towarzysz ciągle nie reagował na bodźce zewnętrzne. Uciekamy, zanim nas znajdą. Po tej kwestii film się zapętlał. Nikt nie wiedział, na co patrzą, za wyjątkiem Feldkrata, który był w tym momencie odcięty od reszty. Z oczu gryfa płynęły łzy, a on sam zaczął mówić do siebie. To moja wina, to wszystko przeze mnie. Gdybym tylko go powstrzymał, do niczego takiego by nie doszło. Padł na kolana, głowę zwrócił w stronę podłogi, na której powstała kałuża łez. Czemu to się tak skończyło? Czemu? Spojrzał na swoje łapy i kontynuował monolog. Te dłonie potrafią tylko niszczyć. Zobaczcie, co zostało z tego wszystkiego, z mojej rasy. Wszystko przez jeden głupi eksperyment. Feldkrat? Cicho powiedziała Luna. Przepraszamy. Zostawmy go na chwilę samego. Niech poskłada swoje wspomnienia. Już teraz wiem, czemu nie chciał nam nic powiedzieć. Ekterion zamknięty w ciele gryfa jeszcze przez chwilę patrzył na ekran. Następnie powoli podszedł do konsoli i wyłączył film. Otarł łzy i zaczął szukać dalszej informacji. Po paru chwilach przed nim pojawił się hologram przedstawiający jakąś nowoczesną budowlę. Tylko nie to. Jeżeli on to znalazł, to koniec jest bliski. Co się stało? Co to za schemat? Zaczęła go wypytywać Twilight. To schemat naszej zagłady. Tego nie powinno tutaj być do cholery. Skasowałem te dane dawno temu. Opamiętaj się, krzyknęła Luna, jednocześnie uderzając go w ramię. Powiedz nam, co to za konstrukcja. To większa wersja przyrządu stosowanego w tym laboratorium. Mniejszy odpowiednik służył do odzyskiwania kryształów z tego, co zostało po nieudanych eksperymentach. Tuż przed opuszczeniem tego miejsca wykasowałem wszelkie dane o tym wynalazku, tak przynajmniej sądziłem.
Do czego może wykorzystać Doom Lancer? Odpowiednio zmodyfikowany może wytworzyć potężną falę uderzeniową, która zabije wszystko na swej drodze i wyssie z istot żywych energię. Chyba nie odważy się zbudować tego w Equestrii. Nie wiem, jeżeli budowa dobiegnie końca i wytworzy odpowiednio dużą ilość energii, to świat, który znamy, przestanie istnieć. Podczas gdy Luna i Felkrat zajęci byli rozmową, Twilight krążyła po pomieszczeniu w poszukiwaniu czegoś przydatnego. Podeszła do jednego z monitorów i spróbowała go uruchomić. Na ekranie pojawił się zegar odliczający wstecz. Felkrat, co to za liczby? Z niepewnością spytała. Gryf odwrócił się i spojrzał z przerażeniem na ekran. 9 minut 45 sekund. Podbiegł czym prędzej i zaczął przeglądać ostatnie zapiski. Musimy stąd uciekać. Ten drań wyłączył procedurę autodestrukcji całego laboratorium. Nie zdążymy. Wydostaniemy się z kompleksu, ale siła wybuchu i tak zniszczy większą część kopalni. Szybko, do wyjścia. Wszyscy pobiegli tak szybko, jak tylko potrafili. Mijali kolejne pomieszczenia i korytarze. Po 3 minutach z powrotem znajdowali się przed głównym wejściem. Co teraz? Zostało nam 5 minut do eksplozji. Tą samą drogą nie wrócimy. Luna, nie możesz nas przenieść? Nie ma takiej opcji. Muszę widzieć miejsce, do którego zamierzam się przenieść. Portalu też nie otworzę, bo jestem zbyt wyczerpana. Chwila, przerwał Felkrat. Przecież to oczywiste. Szybko, musimy wrócić do środka. Każdy z naszych kompleksów zawierał awaryjną platformę transportową. Dzięki niej przeniesiemy się na powierzchnię. Nie wiem tylko gdzie, ale to już najmniejsze zmartwienie. Mieliście aż tak zaawansowaną technologię? Owszem, ale pochłaniała wielkie ilości energii, której w chwili obecnej nie posiadamy. Ten problem może rozwiązać jednak wasza magia, wskazał na jednorożce. Lepszego wyboru nie mamy, czasu zresztą też nie. Weszli czym prędzej do pomieszczenia z platformą teleportacyjną. Przypominała ona jedną z kapsuł, które mijali wcześniej. Kłuce zebrały całą energię, którą dysponowały i wystrzeliły ją w stronę generatora. Plan powiódł się i urządzenie zaczęło działać. Każdy po kolei wchodził do komory i był przenoszony w inne miejsce, z dala od laboratorium. Gdzie jesteśmy? Spytała Luna, jednocześnie otrzepując się z liści. Cała trójka zaczęła rozglądać się po okolicy. W oddali ujrzeli znajome wejście do jaskini. Nie przeniosło nas daleko. Znajdujemy się co najwyżej kilkaset metrów od kryształowego przejścia. Ile zostało czasu? 5 sekund. Radzę zasłonić uszy, bo wybuch może was ogłuszyć. Tak też uczynili. Po chwili potężna eksplozja sprawiła, że powstało małe trzęsienie ziemi, które powaliło wszystkie drzewa w okolicy. Wejście do kopalni zostało całkowicie zaspane. Musimy wracać do stolicy i czym prędzej udać się do Krainy Smoków. Ten sojusz musi być zawarty tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli Doom Lancer zbuduje to urządzenie, to wszystko pójdzie na marne. Ruszyli tą samą drogą, którą przybyli. Noc była wyjątkowo piękna, księżyc świecił w pełni, a gwiazdy malowniczo układały się w konstelacje. Uwagę Twilight zwróciło coś innego. Pomarańczowa Luna unosząca się nad stolicą. Co się tam dzieje? Wygląda, jakby stolica płonęła. W niebo wystrzelone zostały w górę 4 czerwone pociski. Miasto jest oblężone, krzyknął Log. Kucyki spojrzały na siebie, po czym w milczeniu ruszyły w stronę murów. Twilight, musimy użyć zaklęcia cofnięcia w czasie. W innym razie możemy nie mieć do tego okazji. Ty się przeniesiesz, a ja wraz z Lokiem polecimy na pustynię w poszukiwaniu informacji na temat smoczego potomka. Pamiętasz naszą rozmowę w podziemnym mieście? Dowiedziałem się tam czegoś ważnego. To znaczy, to zaklęcie nie cofa w czasie, tylko przenosi wybraną osobę do równoległego świata. Nie mam pojęcia, czy będzie on wyglądał tak samo jak nasz. Nie mam nawet pewności, czy będzie w nim istniał klejnot harmonii. Czemu nie powiedziałaś o tym wcześniej? Uznałam, że to nie będzie miało tak dużego znaczenia. O wiele bardziej znacząca jest druga informacja, jaką zataiłam przed tobą. Gryf i kłuce zbliżały się już do otwartego terenu przed stolicą, gdy za plecami pojawiły się 3 kiatyry. Znowu te przerośnięte kocury? Mam już ich dosyć.
Lob już sięgał po swoje miecze, kiedy zorientował się, że zostawił je w laboratorium. Jest źle, ja nie mam swojego oręża, a wy nie macie już energii, aby rzucać zaklęcia. Musimy dobiec czym prędzej do miasta. Zaczęli uciekać przed napastnikami do momentu, aż nie dotarli do odkrytego terenu. Na świętego Alderika. Lok stanął niczym zamieniony w kamień i obserwował to, co działo się przed jego oczyma. Jego dom właśnie był niszczony przez sługi Dumlancera. Niebo przepełnione było fioletowymi pociskami wystrzeliwanymi z kryształowych łuków. Całe mury obsadzone były łucznikami, których salwy rozświetlały ciemności. W powietrzu gryfy walczyły przeciwko nieumarłym Pegazom i smokom. Na ziemi setki wojowników stawiały czoła szturmującym kiatywom. Panował całkowity chaos. Najgorsza wiadomością dla Kucy i Gryfa było to, że musieli przedostać się przez ten teren i wyminąć przeciwników. Lok prawie całkowicie zapomniał o tym, że uciekali przed wrogiem. Za pleców wyskoczyła trójka napastników, a przyjaciele nie mogli się odwrócić. Tuż przed zadaniem ciosu przez wroga z buszu wyskoczył jaguar i rzucił się na nich. Potężne, ostre zęby rozszarpały w mgnieniu oka ich ciała. Chwilę później za krzaku wyszła zebra z zasłoniętą przez chustę twarzą. Co tam prawie ci przyjaciele? Czyżby było ich zbyt wiele? Powiedziała. Znam ten głos. Katora? Z radością w głosie spytała Twilight. Skąd ty się tutaj wzięłaś? Owszem, moja droga, widzę, że potrzebujecie wsparcia. Jeden z waszych szpiegów powiadomił nas, że wielka armia idzie prosto na stolicę gryfów. Zekora nie mogła tak po prostu siedzieć i nic nie robić. Trixie, pomyślała Twilight. Z poważaniem, panno, zebro, zawahał się Lok. Ale jeden konik nie pomoże w walce z paroma setkami przeciwników. Spójrz tylko, wskazał na stolicę. Mój dom płonie, a ty sama nic na to nie poradzisz. Kto powiedział, że jestem sama? Zebra odwróciła się w stronę lasu i użyła gwizdka jako sygnału. Ale jak to możliwe? Z niedowierzaniem wydukał Gryf. Jestem pod wrażeniem, dodała Luna. Z gąszczu wybiegło ponad 300 zebr. Niektóre z nich dodatkowo trzymały na smyczy jaguary gotowe do walki. Siostry, mam coś dla was. Katora wyciągnęła z torby dwie strzykawki, podeszła do Twilight i Luny i wbiła im je w szyję. Co to? Coś, dzięki czemu będziecie mogły używać magii. Nie jest to potężny środek, ale wystarczy na standardowe zaklęcia. To dobrze, nie będziemy zbędne. Lok, tak masz na imię? Katora zwróciła się do Gryfa. Nie są może tak wytrzymałe i potężne jak te wasze świecące, ale i tak potrafią zranić. Rzuciła w jego stronę dwa żelazne miecze. Dziękuję. Kilka razy machnął nimi, aby ustalić ciężar i jakość. To dobry oręż. No to teraz możemy się zabawić. Wymownie spojrzał na zebrę i kucyki. W tym samym czasie siedziba gildy. Co teraz poczniemy? Nasze wojska utrzymują ich z dala od wnętrza miasta, ale to tylko kwestia czasu, aż się przedostaną. Gilda wyglądała na zamyśloną, wpatrywała się w walkę, jaka toczyła się na zewnątrz. Przetarła twarz łapą, chwyciła za nakrycie głowę i miecz. Zostaje nam jedno, walczyć do ostatniego pióra. Nałożyła hełm i wyleciała do swoich żołnierzy. Bracia moi, nie lękajcie się wroga, gdyż on nie lęka się was. Walczcie za to, co kochacie, za naszą wspólną przyszłość, za nasze państwo. Podniosła w górę miecz. I co najważniejsze, jesteście gryfami, nie zapomnijcie o tym. Jesteśmy niepokonani, a teraz do boju. Nie wszyscy jednak przyjęli to przemówienie entuzjastycznie. Armia Imperium była rozproszona po wszystkich krainach i pomagała na każdym froncie, co oznaczało, że nie posiadała pełnej sprawności. Przytłaczająca przewaga liczebna wroga działała rujnująco na morale. Elriku, ich jest coraz więcej, krzyknął jeden z łuczników, gdy zauważył kolejne oddziały na horyzoncie. Chwila, to nie są nieumarli, odpowiedział drugi. O czym ty mówisz? Podajcie mi lunetę, krzyknęła gilda. Panowie, właśnie przybyła kawaleria, stwierdziła z radością w głosie po tym, co zobaczyła. Na horyzoncie maszerowała wielka armia zebr.
wraz ze swoimi dzikimi towarzyszami. Na czele dumnie szli Locke, Luna i Twilight. Kuce użyły swojej magii i wysoko podniosły głowy na znak, że są gotowe do ataku. Jej blask oświetlał wszystkim drogę. Locke wyciągnął swoje miecze i podniósł jeden z nich do góry. Połowa wrogiej armii odwróciła się w stronę zbliżających się wojsk. Ale teraz oni byli otoczeni. Sojusznicze wojska przyspieszyły kroku. Locke opuścił swój miecz na znak rozpoczęcia ataku. Zebry zaczęły coraz szybciej biec w stronę kiatyw, jednocześnie spuszczając ze smyczy jaguary. Luna z Twilight również nie pozostały w tyle i popędziły razem z resztą armii. Sztandary powiewały energicznie na wietrze, podobnie jak srebrzyste grzywy wojowników. Światło jednorożców odbijało się od połyskującego oręża i pancerzy żołnierzy, nacierających z coraz większą prędkością. Bieg zmienił się w galop.